Cześć. W tym odcinku obejrzymy sobie gogle Ishin EV800D. Na samym początku warto zauważyć, że gogle przychodzą z antenkami, a nie zawsze tak jest. Przejdźmy może do zawartości samego opakowania. Co my tu mamy? Instrukcja obsługi, niestety w języku angielskim, nie ma nic tutaj w języku polskim, ale myślę, że wszystko da się przetłumaczyć. Szmatka do wycierania wyświetlacza, zasilacz, czy tam ładowarka, tutaj widzę jeszcze jakiś adapter. Dokładnie. Adapter na kabel. Kabel nie jest z końcówką europejską, więc musimy sobie poradzić w ten sposób, że zakładamy adapter na ten kabel, ale pasuje wszystko. W środku widzę jeszcze jakiś dodatkowy kabel. A nie, to antena. Jedna z dwóch, o których wspominałem wcześniej. Pokrowiec. Worek w sumie. Petaczek taki. Przejdźmy do samych gogli. Wyglądają dość ciekawie. Powierzchnia jakaś gumowana, bym powiedział. Jeszcze nie zniszczona, bo nie używane w końcu. Co my tu mamy? Menu. Całe wyjaśnienie. W sumie całkiem prosto wszystko wygląda. Materiał przylegający do twarzy. No, fajny, fajny. Nie jest to skórka. Ale chyba taki welur. Coś takiego. Jakaś siateczka. Miłe w dotyku. Zacznijmy dalej. Tu już widzę, że są jakieś kolejne kable. Zobaczmy. Mam wspomniany kabel. Myślałem wcześniej, że to kabel, a to jednak antena była. A tutaj mamy kabel do zasilania baterii zewnętrznej. Co to jeszcze jest? Kolejna antena. I kabel do przejściówki. Nie, pod opakowaniem nic nie ma. No niestety. Jak już trzyma ten kabel, znajdźmy, gdzie on tutaj pasuje. Z prawej strony, tu jest wejście. Pasuje wszystko jak ulo, tak jak powinno być. Teraz do tego tylko potrzebujecie przejściówki z takiego kabla na HDMI. Możecie na przykład używać gogli do gry w symulator. Z drugiej strony kabel, o tutaj ładowanie. Pasuje idealnie. Ale chyba coś mi się wydaje, że ta końcówka kabla jest dłuższa. Tak, jest różnica między jedną a drugą końcówką. Ale to raczej nie ma żadnego znaczenia. Zamontujmy anteny. Dobra, ta z lewej strony. Przynajmniej tak na opakowaniu. Należy uważać troszeczkę dokręcając te konektory. To jest dość delikatne. Powiem wam. Pewnie będzie kłopot później. Druga antenka. W ten sam sposób. Kręcamy leciutko. O! Powinno być dobrze. Zobaczcie. Nie pokazywałem wam jeszcze gumki. Mamy taką nie tylko dookoła, ale mamy też tak przez głowę. Całkiem elastyczna. Wydaje się, że będzie spoko. Zobaczymy, czy to nie będzie spadało. Po czasie dam wam znać. Dobra, zobaczmy, co widać w gogle. Da się odpalić, czy nie? Dobra, troszeczkę
dłużej trzeba przytrzymać. Mamy to. Świeci dioda. Powinno być dobrze. O, mamy obraz. Co tutaj można zrobić jeszcze? Właśnie. Ważny bardzo element. Te gogle można podzielić na dwie części. Z zwykłych gogli, takich boksowych, możemy zrobić sobie statyw z wyświetlaczem. Jest to bardzo, bardzo fajne w przyszłości, kiedy będziecie mieli jakieś inne gogle, a dalej te będą ok podczas lotów dronem analogowym. Inne osoby będą mogły oglądać, co się dzieje u was, bez konieczności zakupu gogli. Nie są one aż tak drogie i spokojnie możecie mieć te jako zapasowe, jako druga para. W międzyczasie wcisnąłem guzik search. Gogle teraz przeszukują wszystkie częstotliwości poszukiwania drona. No niestety ja nie mam teraz żadnego drona włączonego, także żadnego obrazu nie zobaczymy. Ale jak widać, cały czas czegoś szuka. Przyjrzyjmy się menu raz jeszcze. To jest bardzo przejrzyste. Dla mnie tutaj nie ma żadnych skomplikowanych rzeczy. Guzik nagrywania. Jeden klik robi zdjęcie. Dłuższy klik włącza nagrywanie. Klikam teraz włączanie kanałów. Zmienia częstotliwości. No ale dobra, nie o to mi chodziło. Zobaczmy drugi guzik. O. Zmienia nam źródła. Możemy przełączyć między częstotliwościami i na końcu jest wyjście AV, czyli na nasz kabel telewizyjny, czy jak to woli, na jakąś przejściówkę HD. Slot jeszcze na kartę, na szybko. Pamiętajcie, możecie zapisać sobie cały lot na karcie, później odtwarzać dowolnie. To chyba na tyle. Cały zestaw wygląda całkiem spoko. Mamy wszystko, czego potrzebujemy na sam start. Chyba jeden z najlepszych takich startowy zestaw. Nie obciąży naszego budżetu. Daje nam dość sporo. A, jeszcze od samego dołu mamy gwint. Do niego możemy przykręcić statyw i dzięki temu możemy postawić gdziekolwiek chcemy. No dobra, to na tyle. Zachęcam wszystkich do subskrybowania. A dodatkowo, jeżeli film wam się spodobał, dajcie mi kciuk w górę. Pomoże mi to w rozwoju kanału. Na razie.